Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już kolejnym dzisiaj FIFA 17. Nic nie zmieniałem, po prostu od razu odpalam następny mecz. Idzie mi jak krew z nosa. Mam nadzieję, że teraz się uda. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Tak, widzieli coraz lepiej, ale no kurde. Klasyczna wersja 4-4-2. Podział zadań zrównoważony, a każda strefa boiska obstawiona w zasadzie równomierna. A przewagę w obronie albo w ataku już mają właściwi zawodnicy drugiej linii, na których barkach spoczywa być albo nie być akcją ofensywy. Wróć! Lukas. Bo tu już się klapy idą. Klapy! Dobra pozycja do obrony. Klapy idą, bo to jak klapy idą, to wiecie. W ostatniej chwili przejęli. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywal. Klapy z 1994. Młodszy ode mnie 4 lata kolej. Mam nadzieję, że to jest jego rocznik. Nie jest sam, obok partnerzy. Nie może tak przejechać z dzieciakiem. Może dzieciaki to wiecie, siedzą. Dobrze, no i przejął. No. Hardwego. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Ojej. To może dać prowadzenie. Dobra, 1-0. No. Nie będę tego komentował. Widać też tą radość kibiców na trybunach. Jestem po prostu, no, łapią się kibice za w trakcie treningu, tak? Pokazuję wam, że się uczę na błędach. Staram się też nauczyć nie denerwować się, zaspokoić się za każdym razem. Nie ma co się denerwować. Może spróbujmy coś tutaj strzelić, ale nie wiem. Widzę, że on tutaj za bardzo do mnie nie chce podchodzić. Próba odebrania piłki kończy się faulem upomnieniem od sędziego. Świetnie, brawo. Może wrzucić. Może by coś innego by się stało. I przejmuje piłkę bez fału. Szansa! Strzelam, patrzę, idziemy. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Może on przejmuje piłkę, to jest piłka. No i mają rzut rożny. Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. Niedokładne dobranie i piłka w posiadaniu obrony. Mają liczebną przewagę. Oddaje strzał. Mały celny strzał. Widać, że jest celny. Orie. Javier Pastore. Menes. Zostać tylko w tej dziewiątej lidze. Już nie mówię o spadku, nie? To jest bez sensu, żeby spadać się z powrotem do 10, bo w 10 jakoś mi to idzie. No, z tego miejsca można strzelać. Te komentarze w ogóle bym wyłączył, bo to jest... Joni? To co on tam mówi, to jest zupełna pierdoła. Z tego miejsca można strzelać, jak dopiero za połowę się. Nie dlaczego, no. Co zrobi przeciwnik? Wszystko takie nieprzemyślane, ja nie wiem. No co on robi? No już zmiany. Czy mama go zawołała? Tak patrzę, co tutaj mamy. Poczekamy sobie chwilę. Nie tak chciałem zrobić. Może by tego na tego zamienić, bo mi całkiem dobrze gra. Mimo tego, że ma niską ocenę, to całkiem mi dobrze gra. Chyba, że mi się przez przypadek, albo mama go na odwrót zawołała, a powiedział, że chwila. Dobra. Ja poczekam. Nie no, mama go zawołała. Nie no. Już. Trener postanowił dokonać roszad. Najwyraźniej ma pewne zastrzeżenia do gry jednego z zawodników. Radzą piłkę. Zostawiam. Powinienem tutaj troszeczkę dominować. Blisko pole karne. No tak, to cię nie przepuszczę teraz coś tam. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Myślałem, że bramkarz tego już nie będzie chciał złapać w ogóle.
No i niepotrzebnie, niepotrzebnie. No zastanawia się, czy nie strzelać. Ja mówię, to jest no tylko trening, ja tam na razie się tym nie przejmuję, co się dzieje. Ja bym się miał tym przejmować, to... Tym bardziej, że niektórzy to wydają takie pieniądze za tą FIFA, że ja nie rozumiem tego końca. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Tak, i po co to fał? Nie wiem, czy nie czerwono. Powtórce widzimy, że to jest bez sensu tego fałowania. Przejęli piłkę, popatrzmy. Blisko już do bramki. Będzie falowa, jest to. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie, po prostu to dobrze przejął. Piłka poza linią boczną, rzut za ukłon. Jeszcze dla niego, no już jakby nie mógł do tego dobiec, no. Menes, a szkoda, nie udało się opanować piłki. Joni. Patrzcie, co tu się zrobiło. Karny. Tak jest, rzut karny. Niepotrzebny, zupełnie niepotrzebnie to zrobiło. Przepraszam. Jakbym nie słyszał, to nie potrzebne. Dobrze, no przegram, no wiadomo. Trudno. To nie jest przecież gra o złote kalesony, tak? Można się było spodziewać, że zamieni karnego. Kiedyś na bardzo bramkę, długo, ale to tak, nie pamiętam, który to był. Zwłaszcza, że ten trafkarz przecież wiele razy chronił 11. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. W 2009 roku grałem bardzo długo, ale to tak się uparłem, że później już nie było dla mnie mocne, ale to bardzo długo musiałem grać. Nie jest tak, że... Dobra pozycja do oddania strzału. No i nie daj się Murzynowi. Marco Verratti. Oj. No chyba nie do końca o to mu chodziło. O to mi chodziło, ale żeby nie widziałeś, że on ma żółto. Jest, to będzie jadę. Dobrze, biega na wolne pole. No, trochę wolnego miejsca do oddania strzału. I piłka. Mam ochotę uderzyć, wpada tak, o. Bo każe w drugą stronę, żeby nie podawał, tylko... Szkoda, że nie opanował tej piłki. Jest reakcja sędziego, poczekajmy, co wskaże. No, już blisko pole karne. No, brawo dla bramkarza. Nie, muszę sobie trochę potrenować. Znaczy, myślałem o grze w zwykłej FIFA, tak, znaczy zwykłej, no nie w Ultimate, tak? Ale to już wtedy są inni piłkarze, już nie to są żeby... Wznowienie, aut wykonany. Parametry gry, no. Robi się niebezpiecznie. Piłkarze, którzy są... Nie do zmęczenia. Dośrodkowanie. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska cena. Ręka była, tak. Chyba ręki włączę, bo rękami sobie pomagam. Jest zawodnik na czystej pozycji. Dobra, będzie jeden. Dwa, trzy. Już nie będę wolny. Dobra, pierwsza połowa, koniec. Trochę się nagadałem. Statystyki są równe, tylko no, jestem słabszy. Dobra, wstawiamy mecz, nie ma co czekać. Właśnie zaczęli drugą połowę. No, z tego miejsca można strzelać. No, udało się przejąć. Będziemy mieli rzut za ukłon. Sami się zamotali. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Mmm,
Ależ jest głodny, bo dobre przyjęcie podania w środku pola. Blisko pole karne, może strzelać. Musi być. No. Ledwo co, ale strzeliłem. Ja tych słupków i poprzeczek to ja nie naliczę. Nie? A w dziesiątej lidze, jak już tylko dobiegają do te, to już widziałem, że będzie. Aj. A ledwo co ta bramka. Jesteśmy zadowoleni. Kibice, zobaczcie, jak tam szaleją. No jest w szoku po prostu, że nie. Ja to tak już przestałem patrzeć, bo zauważyłem, że im gorsi piłkarze, tym też lepiej po prostu grają. Miał lepszych piłkarzy. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Interpreta Madiba. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Czy będzie dośrodkowywał? Będzie dośrodkowywał, ale nie wyszło. Nie wyszło mu za centra. Skuteczna interwencja obrony. Menes! Nie wiem, z kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Tak. Teraz 50. Może jeszcze wyrównamy, no nie wiem. Piłkę odebrał i stracił. Już blisko pola karnego. No i dlaczego? No patrzy, nie obraca się, nie patrzy się, gdzie leci piłka, tylko tak leci. No. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. Ryzykowna, ale udana interwencja. De Marcos. Dobra pozycja do oddania strzału. No teraz strzela. A mogło być gol, nie? Mógłby być gol. Może następnym razem się uda. Mógłbym wyrównać już. Niestety nie udało się. Lukas. Złe podanie i strata w środku pola. Interpretacja. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, atak dlaczego pozycyjny, nie wiem, długo rozgrywany, jakby chcieli uścić czujność rywala. Być delikatny do kogoś innego. Niechcący, no trochę się żeś zaplątali się trochę w nogami. Ty, czerwona? Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Niechcący to zrobił, ojeja, jeja, tam takie troszeczkę tam się zaplątali nogami. Ale już przegrało, nie. Teraz 60. No. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Odegrał ponownie piłkę. Groźnie, ale zdążył na czas. Widzę, te, że nie powinienem podawać. Blisko ale już podałem, do bramki. Nie potrzebne. Może spróbować. Blisko było. Imponujący slalom między obrońcami. Już trochę się uspokoiłem, powiem szczerze. Pokazał trudno. Przegram to przegram. Tylko gra. Spójrzmy na statystyki i zobaczmy posiadanie dlaczego? Żaden z zespołów nie przeważał wyraźnie. Gra bardzo wyrównana. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Mm. Za szybko straci. Joni. Taki spokojnie w rozgrywaniu go tutaj. Patrzcie. Nagle zostałem sam. Jest zawodnik na czystej pozycji. Będzie strzelał. I tak spokojnie, nie? Widzieliście to. Spokojnie, poszedłem do bramki i strzeliłem go. Bez żadnych takich innych. Spokojnie. Jeszcze zobaczyłem, że tutaj nie jestem spokojny. Jeszcze to nie ma przemysłu. Który był na lepszej pozycji do strzału. Jak państwo to nie pije. Brawo już nie. Jest pistek sędziego i zobaczymy. Ty, no jeszcze żółto. Myślałem. Nikt nie mówi, że nie wiem.
i muszę to wygrać. Muszę spokojnie sobie to zrobić. Ale nie opanował. Tak, wycieram ręce, bo się trochę spoczyło już. Zdążył w ostatniej chwili. Nie jest sam. On miał strzał, miał być podany. Muszę sobie takie spokojnie ryzykownie, ale udanie. Niebezpiecznie. Powoli, powoli mecz zbliża się do końca. 5 minut zostało, no i wciąż nie ma zwycięzcy. Mecz powoli dobiega końca. Wygląda na to, że na fetę z okazji awansu trzeba będzie jeszcze poczekać. Remis to za mało, ale może uda się strzelić zwycięską bramkę w samym końcu. Kurzawa. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Ja chyba się nie zrozumiał, nie? Niebezpiecznie. Nie wyszło mu do centra, skuteczna interwencja obrony. Faul. Faul, jak zareaguje arbiter? Podyktuje rzut wolny z pewnością, ale czy nie sięgnie po kartkę? DeMarcus. To chyba ostatnia akcja w tym meczu. Ostatnia szansa na to, by jeśli strzelą, odnieśli zwycięstwo. No, może być groźnie. Ale widzieliście, no, próbowałem w sumie do końca, wyrównałem, ale przegrałem. Dobra walka. Szkoda, no, szkoda, że się nie udało coś zrealizować. Szkoda, że drażę, że tak dużo się cieszę. No, dlaczego on tak zrobił tego? Nie od tego po prostu łapnę te słowa. Która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Strzela! Ale by mi się udało to. To bym chyba uszami zaczął klęskać. Dobra, widzieliście 3 mecze, mam nadzieję, że poprawiła się moja gra, a na razie dzięki, cześć.